To już się zaczęło, moi drodzy, dokładnie tak. Witam serdecznie z kanapy, która nie jest co prawda czarna. Witam w odcinku, który się nazywa ITP ITD, czyli Internetowy Tygodnik Powszechny! Oni nie znają. I trochę debilizmu. Internetowy Tygodnik Powszechny! I trochę debilizmu! ITP ITD, moi drodzy, czyli będziemy oglądać memy, będziemy oglądać miniaturki. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie bydlaka, nie będę pokazywał bydlaka. Bo wiecie, mam taki cykl, że pokazuję bydlaka, ale moich widzów, czyli pokazuję talenty moich widzów. Nie będzie też muzyki, bo chłopaki no, grają w gry, no to nie słuchają muzyki. Jest to oczywiste. Są z nami TV Gry, przywitajcie się panowie. Maciek, tak. Mam takie pytanie na początek. Wszyscy musimy tak krzyczeć, bo wiesz... My jak nagrywamy, to no. Po prostu sobie dźwięk dajemy głośniej w mikrofonie, żeby mocniej łapał. To może zaczniemy o miniaturek z kanału TV Gry. Wow. Co my tutaj mamy? Oto najnowsza patologia świata gier NFT. To jest ten, John Krasiński z tego, nie? Z The Office. Nie. Mateusz Araszkiewicz, mamy tutaj trzy strzałki miętowe. Kto odpowiada za tę miniaturkę? Grzegorz. Grzegorz. Dlatego go dzisiaj tutaj nie ma. Dokładnie, on się wstydzi trochę tej miniaturki. Ja muszę powiedzieć, że jakby robiąc miniaturki nigdy nie dawałem miniaturek. Nie dawałem takich strzałek, ale potem oglądałem twój program o miniaturkach. I zrozumiałeś, że tak trzeba. I zacząłem dawać takie strzałki, pomyślałem, że fajne są. Jeżeli chciałeś kiedyś edukować ludzi na temat miniaturek, to przeciwny efekt to przyniosło, także gratulacje. Tutaj mamy z kolei rybaka i Winiego. Zabawne. Widzisz? I nie tylko tak. Ja widziałem, że wyglądasz jak Bossman. Tutaj jakaś taka miniaturka, taka nijaka. Dzięki, sam robiłem. 12 minut temu. No, lajkował. Cichy hit. Cichy hit. Cichy hit. Najgorszy prezent, wizyta w redakcji. Kto nie lubi świąt? Bardzo mi się podoba ten tytuł. Klasyczna miniaturka, typu... Do Q&A. Dużo twarzy. Dużo twarzy, tak. Ale czemu ona jest większa od was? Patrz, pokażę ci. Za tym ma znacznie więcej włosów niż wszyscy pozostali. To jest perspektywa tak zwana. Ja jestem teraz większy. W tej okazji sprzedam ci hinta takiego insiderskiego. Julka ma 3,5 metra. To jest Lady... Grała Lady Dimitrescu. Zawsze dajemy kamerę bardzo wysoko, żeby wydawała się dużo mniejsza. Trochę debilizmu! Co za przeglądarka? Nie lubicie tej przeglądarki? Czy macie nie, kontrakcyjną? Nie. Mi się podoba właśnie, jak streamerzy siedzą na chromie i nagle ej, mordo, a ty nie masz kontraktu z inną przeglądarką? Miałeś deal z Xiaomi? Ty, a ty nie masz problemów teraz? Moi drodzy, co się dzieje w Na Czasie? W Na Czasie na pierwszym miejscu blok ekipa, Hipnoza. Czy Hipnoza to jest tytuł odcinka, czy to jest taka 9-minutowa suita muzyczna? To jest relaksacyjny odcinek, po prostu puszczasz go sobie i zasypiasz przy nim. To jest właśnie, dla mnie to jest niesamowite, jeżeli chodzi o blok ekipę, że od tylu lat utrzymuje się tak wysoko, zawsze wskakuje gdzieś tam do Na Czasie. Ona zaprzecza wszystkim miniaturkom, bo wszystkie są takie same. Tam się nic nie dzieje w tych miniaturkach, zawsze jest albo Spaceon, albo ten drugi, albo ten trzeci. To jest charakterystyczna Kreska Walaszka. W jedną głowie mam. Disco Boys, zarąbista blondi. Zaprezentujesz kawałek chociaż? Po jednej nutce. Kurde, jak? Wow. Ona zarąbista, sprawa oczywista. Ale lubię teledyski z fabułą, a tutaj chyba się rysuje jakaś, bo jest na początku. Ja myślę, że tutaj grubo fabularnie. Zobaczcie tutaj, jak wygląda sama miniaturka, która wygląda jakby to był challenge Freeza, czy kurwa kogoś tam z ekipy, nie? Bardzo ładna miniaturka, ładny taki napis. Fajne napisy. Jest to w miarę estetyczne, tylko zastanawiam się... Nie, to jest przerwa za duża. Mateusz Borek ostro o Paulu Sousie. Chłopie, okłamałeś 40 milionów Polaków. Okłamał cię? Nie wiem, kto to jest w ogóle. No Paulo Sousa... Dobrze mu z oczu patrzy. Któremu? Chciałem tylko pokazać dosyć zabawną sytuację, że on mówi o tym, że okłamał tych Polaków, a gdzie to mówi na Malediwach. Zdegustowany, jestem zniesmaczony. Pan Mateusz... Pewnie dostał bardzo niedobry obiad. Drogi Marcinie, nie wiem, czy wiesz, zdradzić taką ciekawostkę. Pan Sousa ma 3,5 metra. Czy ja usłyszałem przed chwilą, drogi Marcinie? Tak, dokładnie to usłyszałeś, bo on mówi to swojego kolegi, który to będzie oglądał. Fame MMA walczyć z Julką, tak? Bo oboje mam 3,5 metra. Ja powiedziałem na ciebie, Marcin. Powiedziałeś, Marcin, jest tu jeden Mateusz, drugi Mateusz, trzeci Mateusz, Mateusz to montuje, Mateusz Socha jest na miniaturce i Mateusz Kaniowski przeprowadza wywiad ze Soroko. Stifler. To jest ten koleś, ten morderca blokerski. To jest ten, co nie potrafił tam powiedzieć zbyt wielu rzeczy, nie używając przekleństwa. Bo kurwa z podwórka jestem, więc... Więc szacuneczek. To jest szacuneczek, no. Czyli tak jak ja, wiadomo, bo jestem kurwa jebanym tempakiem. Bardzo surowy jesteś dla siebie. Jestem surowy, ale zobaczcie, ta miniaturka jest goła. Ale Kaniowski jest dynamiczny. Tak, Kaniowski jest dynamiczny. Soroko też jest dynamiczny, jest... Rzucenie czegoś. To przerobimy, tutaj zwiększymy go. 3,5 metra Soroko.
Znowu Boniek, znowu Sousa dla kasy, chce powrotu brzęczka. Niektórym się w głowie, no wiadomo, że nie mieści. Miniaturka dosyć ciekawa, bo różowa, taka inna troszeczkę. Łososiowa. Timestamp zakrywa część słowa, to jest bardzo nieprofesjonalne. Miejsca z szybkich i wściekłych na żywo w Los Angeles. Wow, to tutaj jest ten dom, w którym jest dom. Dla niego wystarczyli przecież. Naprawdę znasz lore szybkich i wściekłych? O, panie, wyrecytuję ci przez sen. Ja tylko wiem, to że jest... family. 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 Znowu Disco Boys. Zarąbista Blondie? Ale zapowiedź. Boje. Tylko zapowiedź i też tak wysoko na czasie. Wszyscy czekali po prostu na ten teledysk. Sousa oszukał Polaków, słuchajcie, nie zmusimy go do prowadzenia. Patrzcie, widać, że jest chytry, no, że jest sprytnym, siwym gościem, nie? Takim... Wygląda trochę jak te figurki z Wysp Wielkanocnych. Bo patrzcie, jacy mani ludzie są za nim. Aha. Wychodzi na to, że naprawdę on ma 7 metrów. Wcale są niemałe. To tutaj mamy Wojtka z Do Roboty, który bardzo często tutaj gości i bardzo się zawsze cieszy, jeżeli trafia do... No to ocencie miniaturkę Wojtka. No, czy jest rakowa? Nie. Taka nie. Ale są za mali w stosunku do samochodu. Mają teliki, 1,5 metra. Tak? Chyba, że to jest bardzo mały samochód. Tutaj znowu Paulo Sousa. Jebią tego Paulo Sousa i jebią. Okradziono i zniszczono M4K w święta. Pomóżcie, o, nagroda 10 tysięcy złotych. Miniatureczka. Lubię właśnie kółeczka wskazujące kino. Coś. Tylko tym razem wskazuje to, wiesz, bo zwykle to są takie kółka niby z kamery przemysłowej, ale tutaj naprawdę jest z kamery przemysłowej, bo naprawdę ktoś go okradł. Ja bym to zrobił jeszcze, że dałbym to mniejsze i takie jeszcze drugie, większe kółko, że taki zoom. No. Ten zoom jest taki bardziej czerwony. Gangsterka! Sousa skończony! Kulesza powiedział, że chce go jeden z pewnie karteli narkotykowych, nie? Fajna racja jak Warnego, powinien go tak jeszcze rozciągnąć bardziej. Sousa na cały ekran. Odgadnij mój PESEL. Co można wyczytać z twojego PESEL-u? To ma wyłącznie naukowy bełkot, 39 tysięcy wyświetleń, a jest w naczasie. Bo to jest drugi kanał Dawida Myśliwca. Tak. Nagrywałem stawkę gościnną ostatnio. Rozmawiałem o odchodach. Co powiecie na odmładzanie komórek mózgowych przy pomocy wyciągu z gór? Jest bardzo dużo kolorów. Jest to odgięcie, że się ta kartka tutaj odgina. Jest ten PESEL podświetlony, on jest podświetlony, a jednocześnie on się podświetlił na niebiesko Photoshopem, natomiast on sam jest podświetlony lekko na czerwono. Ogarnij się, kurwa! To ma być nauka? Kanał sportowy ma klasyczną miniaturkę dla kanału sportowego, czyli musi być dwójka dziennikarzy najważniejsi. Musimy zrobić coś z Paulo Coelho. Tak, e-futbol zróbcie, albo menadżera, futbol menadżera z Paulo Sousą. Oszukali nas na kasę. Hej, łobuzy. Kamerzysta, w więzieniu był przyjemnie. Dobry clickbaitik z Mateusza Kaniowskiego strony. Kogo uzdrowią komórki macierzyste? To o czym mówiliśmy. Znowu nasrane, Dawid teraz jest ze Star Treka. Ene duelike fake, co to jest za język? Pojemy na czas największego pieroga świątecznego. To jest fajne, to jest urocze. 8 tysięcy kalorii. Największego pieroga. Nie mam żony na szczęście. U Furious Pete'a, naprawdę, on miał wielkiego pieroga. Furious tak? Pete, tak, no, nagrywałem z nim kiedyś odcinek. Farą gówno. Pozdrawiamy Piotrka, bardzo miły, sympatyczny, prawdziwy Amerykanin, chociaż Kanadyjczyk. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że tu mogło być co najmniej ze 8 strzałek i nie dane są, więc... Na każdą kalorię. Bo by zasłoniły pieroga. Dobrze, to wszystkie miniaturki, które mamy na dzisiaj. Teraz przechodzimy do memów, które też na was czekają, które wrzucaliście na grupie z dupy na tors. I trochę debilizmu! Proszę bardzo, Olga Kleczkowska co wrzuciła. Kupiłam sobie nową paletę cieni, jest bardzo pomocna przy robieniu makijażu. Trochę wyżej. Śmiało jedziesz z tym, popraw tam z lewej. To są z Gotika w postaci. Ale na europalecie, więc jakby wszystko się zgadza. Tego nie szanuję, Olga. Nie. Tak, Olga się zna na memach, to prawda. Panie, pan tu nie mieszkasz. Wypierdzielaj pan na swoją planetę, grubasie pornograficzny. A zasadził pan komuś kiedyś kopa w dupę? Pan masz dozgonny zakaz wypróżniania się tutaj. Ale nie obrażaj pan, dobre? Mm-hmm. To rozumiem, że jest świat to są... Kiepskich, tak? Świat według Dragon Balla tutaj jest zdecydowanie. Ja chciałem tylko zapytać, Marcin, czy ty... Zbierałeś takie czasopisma jak Kawaii? Marcin, no tak. Znowu nie wiedziałem. Zbierałem nawet nie do końca, ale miałem i Kawaii, i Anime Gaido. Tam swego czasu ludzie mogli wysyłać takie śmieszne rysunki. Tak. Ale to wysyłali do redakcji PSX Extreme, wysyłali i był taki gość Kleju się nazywał i on robił zajebiste minikomiksy. To pozdrawiam, robił tak brutalne, żaden z tych komiksów by teraz nie przeszedł cenzury, kurwa. Scenarzyści Netflixa poprawiający książki Sapkowskiego. Random bullshit, go! Tak, tak też się wymyśla tagi nowymi zespołami metalowymi. Tak, to też, ale oprócz tego tak redaktorzy Vice'a wybierają temat, jak, za jaką mniejszością się oprzeć w tym magazynie. Yes. Tylko rzucają dildosem. Wolę prawdziwą Siri. Powiedziałem prawdziwą Siri. Perfekcja. I tu się zgadzam. Niby się człowiek brzydzi,
Ale oczu nie można oderwać. To jest ta kanapa. I to jest w tym kanapa. Miejscu. To było łącz party Wiedźmina. Ja myślałem, że to jest... Tak, trochę tak. To jest, ale jacy obrażeni, kurwa. Ej, Mati, widać po mnie? Tu, co? Tu ktoś się pobawił trochę tymi efektami, tak, co? Tak, to przeszło amerykańska to firma finalizowana. Nauczyciel, czy się tak śmiejesz? Ja z niczego mój mózg. Takie rzeczy doceniam. Cuphead. Ja czekam bardzo na ten dodatek do Cupheada, który wychodzi. Mhm. Wygląda bardzo ładnie. Bardzo ładna animacja trailerowa, zupełnie coś innego, taki plastelinowy. W ogóle super by było, gdyby taki był normalnie. Kanał Jetix przerywa nadawanie ze względu na pamięć i szacunek dla Jana Pawła II. To domyślam się, że to było 4 kwietnia 2005 roku. O nie, jak mogłem nie obejrzeć moich X-Men. PC gaming in the 90s was crazy! Software catalog. Właśnie tak jest, jak nowa gra Davida Cage'a przychodzi do redakcji i wiesz, widzimy te emocje. Star Wars Eclipse na przykład. Kiedy siadasz po kąpieli patrząc w lustro i zastanawiasz się, jak to możliwe, że ktoś chciał się z tobą ruchać. Rel? Też tak jak te rączki. Reporter, żałuje pan, że wziął pieniądze z góry? Sapkowski. A wryj chcesz? Czekam właśnie na ekranizację tego momentu, jak Sapkowski podpisuje umowę z CD. W ogóle tam w formie takiej sensacyjnej. Nie, ja chciałbym, żeby to zrobił, wiesz kto? Chociażby taki David Fincher. David Fincher. Tak jak zrobił Social Network, to chciałbym zobaczyć właśnie CD Projekt, żeby zrobił. Andrzej, take the money and go! No! Fucking. I jeszcze poproszę 20 deko tych korsarzy dla pieska. Janusz lubi przypierdolić się. Psa. No ale. No ale wiecie, on strzela w psa jak sra. Dzieci ubrały kota, tata, dziadek i trzech sąsiadów już nie piją. Na zawsze. Była grać? Oh yeah! To samo pomyślał Elon Musk i przestali być razem. No. Kiedy starszy brat powiedział ci, że o 3 w nocy przychodzi diabeł i o 3 za ścianą słyszy, jak mama modli się i woła. O Boże! O Jezu! Chodzi o seks. Seks rodziców. Ja staram się zrobić cokolwiek, ojciec. Kurwa, ale gówno. Tak, komu świeci? Sobie czy mi? Demotywacyjny stary. Kiedy poszedłeś z Jarany na grzyby i spotykasz innego grzybiarza i co, biorą? Oj, oj, rel. Panie wampireczku, krew dziewic jest dla wampirów wyższych. Pan sobie odgrzeje kaszanki. Już ten mem jest tak przeruchany, ale jednak ktoś wykrzesa z niego tę odrobinę iskierek. Uczeń, nie rozumiem, nauczyciel, bo trzeba było słuchać, głupku. Uczeń, nie rozumiem, hindus z YouTube'a. Ja cię nauczę, synu. To jest zbyt prawdziwe. This is the Mage from Pixel Perfect. Każdy chyba miał ten taki wieczór, w którym budzi się o drugiej w nocy i ogląda hindusów, jak lepią tam takie drobki z gówna. Nie tylko z Indii oni są zewsząd, kurwa. Widziałem wszystko i sobie myślę, ja pierdolę, przecież to można zrobić w ogródku, naprawdę. Złomnik, jedyny 40-latek, którego ubiera jeszcze mama. I to twoja, jak od niej wychodzę. Doskonały pocisk. Tak należy robić odpowiedzi w komentarzach. Tak jest. Gracze teraz i gracze kiedyś. Czemu w mojej grze FPS-y spadły do 59? W to się nie da grać. Kupiłem na rynku 10 płyt z grami i dwie z nich udało się odpalić. Oj, miałem tak wielokrotnie na giełdzie, kupowałem Takena i Virtual Fightera mi przynosili. Patrzę, chyba puste są te płyty. A tam Lajami? Ostatni z Wiedźminów Wesemir z kurwą Skermorem. Małgorzata Rozenek leczy depresję z sraniem. Jak zapierdolę sobie kloca, to czuję się szczęśliwa i zaraz jest mi lepiej. To nie wiem, czy to nie są wiadomości z chuja. Nie jest to podjebany mem z wiadomości z chuja mojego ziomka. Ksiądz, Wigilia powinna być bezalkoholowa. Reszta ludzi na paserce. Tak, ksiądz też tak samo, kurwa, bezalkoholowy. Dobrze, to wszystkie memy, które mieliśmy na dzisiaj. Byli z nami chłopcy i dziewczęta z TV Gry. Jak widzicie, tyle było dziewcząt, ile było. I było bardzo sympatycznie, prawda? Tak, Marcin. Bo tak. Mnie boli, szczerze mówiąc. Ale jedziemy już do domu. To był intensywny dzień nagrywek. Dziękujemy wam serdecznie. Jest już nowy rok, więc mam nadzieję, że wszystkie wasze postanowienia noworoczne się spełniają i jeszcze nie palicie papierosów, ani nie wpierdalacie słodyczy. Trzymajcie się,